Jeżeli chodzi o bilans, to tak jak wspomnieliśmy, mamy stronę aktywów i pasywów aktywa trwałe, obrotowe kapitał własny, kapitał obcy i oprócz tego są jeszcze dwie pozycje w ramach aktywów, które wcześniej były po stronie Pasywów, a od 2016 roku przeszły do aktywów, należne wpłaty na kapitał podstawowy i udziały, akcje własne to są elementy, które pojawiają się rzadko w sprawozdaniach finansowych. Ja je na samym końcu omówię, omawiając aktywa, ale w pierwszej kolejności skupmy się nad tymi najbardziej popularnymi, czyli aktywami trwałymi i aktywami obrotowymi. I tu w pierwszej kolejności omówimy aktywa trwałe. W y, ustawie Widnieje taka definicja aktywów: to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstały w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych. Bardzo ważny zwrot, który tutaj ma miejsce, to fakt, że są to zasoby kontrolowane przez jednostkę. To oznacza, że żeby dany element majątku zaliczyć do aktywów trwałych, niekoniecznie trzeba być jego właścicielem. Wystarczy, że mamy kontrolę nad tym środkiem trwałym, nad tym aktywem. Co to oznacza? Że możemy podpisać taką umowę dzierżawy, która umożliwia nam dokonanie wszelkich zmian w budynku i jest to umowa długoterminowa, na końcu której na przykład tytuł własności przejdzie na nas. To może być umowa samochodu, tak zwany leasing. Jeżeli jest tak zwanym leasingiem finansowym, to my mamy kontrolę nad tym samochodem, my ponosimy koszty napraw, my mamy prawo decydować, co w tym samochodzie możemy zmienić, czyli kontrolujemy taki samochód, w związku z tym on również będzie częścią aktywów jednostki. O leasingu oczywiście będziemy mówić osobno, natomiast tu wspominam tylko, że nie musimy być właścicielem, by traktować dany element majątku jako aktywo. Wystarczy, że wraz z umową najmu, dzierżawy leasingu, mamy prawa takie jak właściciel. I teraz czym są aktywa trwałe? To są wszystkie te aktywa, które nie są zaliczone do aktywów obrotowych, bądź inaczej, te aktywa, których cechuje długi okres użytkowania, powyżej 12 miesięcy. Z reguły przy tym takie aktywa są znacznej wartości. I zaliczamy do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe. Należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. I w pierwszej kolejności, jeżeli wstawimy to sobie do naszego bilansu, to będę chciała z Wami omówić pierwszą pozycję, czyli wartości niematerialne i prawne. Jeżeli chodzi o wartości niematerialne i prawne w pierwszej kolejności, to znów ustawodawca nam tu definiuje. Są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki. To, co jest ważne w przypadku, jak sama nazwa wskazuje, wartości niematerialnych i prawnych, nie mają one postaci rzeczowej i tym różnią się na przykład od środków trwałych. Co jeszcze istotne, wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji. Co to oznacza? Już Wam wspomniałam w wprowadzeniu do rachunkowości, że elementy majątku generalnie tracą na wartości z czasem, jak je użytkujemy, szczególnie te droższe. I to obniżenie się wartości w czasie jest odzwierciedlone poprzez odpisy amortyzacyjne czyli umniejszanie wartości danego środka. Trwałego czy właśnie wartości niematerialnej i prawnej. Ja wtedy przywołałam taki przykład, że my mamy samochód, zakupiliśmy sobie nowy samochód, i ten samochód, wiadomo, po roku już zostanie sprzedany po niższej kwocie niż ta, za jaką go zakupiliśmy. Czyli ze względu na fakt, że go przez rok użytkowaliśmy, on traci na wartości. I to samo dzieje się z amortyzacją i z tym, że odwzorowujemy ten fakt w księgach rachunkowych poprzez obniżanie wartości. Dokonywane przy pomocy odpisów amortyzacyjnych. O amortyzacji oczywiście powiemy sobie jeszcze osobno, tu tylko pokrótce wyjaśniam, co ten termin w ogóle oznacza. Wycenia się je według cen nabycia bądź kosztów wytworzenia. Oczywiście o tych metodach wyceny powiemy sobie nieco później. Na ten moment zapamiętajcie sobie, że wartości niematerialne i prawne, czyli te prawa majątkowe, generalnie ujmujemy w bilansie wartości związanej z. Kosztem nabycia, czyli z ceną nabycia danego prawa majątkowego, a jeżeli zostało wytworzone, to z tymi kosztami wytworzenia. W szczególności, jeżeli mamy do czynienia z pracami rozwojowymi, o których powiem już za chwilkę. I teraz dokładnie, co zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych. Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje. Tu, w ramach licencji, często kojarzy nam się licencja na oprogramowanie komputerowe. I z tym oprogramowaniem komputerowym trzeba tutaj uważać, bo jeżeli kupujemy komputer, w którym jest oprogramowanie systemowe, dzięki któremu ten komputer w ogóle możemy użytkować, typu Windows na przykład, to licencja Windowsowska nie będzie traktowana w księgach rachunkowych osobno jako wartość niematerialna i prawna, ale w takim wypadku stanowi nieodłączny element komputera i będzie powiększać tak jakby wartość tego komputera. Czyli to komputer zostanie ujęty w księgach rachunkowych, a nie komputer i licencja na, na oprogramowanie. Natomiast jeżeli kupimy licencję na na przykład oprogramowanie księgowe, które samo w sobie jest programem, na którym możemy działać i ta licencja jest na okres dłuższy niż jednego, jeden rok, to taka licencja zostanie właśnie rozpoznana jako wartość niematerialna i prawna. Koncesje to są na przykład koncesje na sprzedaż alkoholu, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych itd. Oczywiście, jeżeli będą wykorzystywane bądź zostały udzielone na okres dłuższy niż 12 miesięcy koszty zakończonych prac rozwojowych, czyli koszty takich badań, które spowodowały poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii polepszenie na przykład naszego produktu czy naszej usługi czy naszego rynku zbytu. I jeżeli te prace rozwojowe zostały zakończone, czyli osiągnęliśmy ten efekt, tylko koszty tych prac rozwojowych stają się wartością niematerialną i prawną, znów pod warunkiem, że to, co uzyskaliśmy dzięki tym pracom rozwojowym, jesteśmy w stanie wykorzystywać przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nabytą wartość firmy. Tu mówimy o sytuacji, w której mamy różnicę pomiędzy ceną nabycia a określoną wartością aktywów netto jednostki. Która została ustalona w momencie, kiedy dokonywano zakupu tej firmy. O wartości firmy powiemy sobie również nieco później w ramach omawiania kosztów, tu tylko znów nadmieniam, czym w ogóle ten termin jest. I oczywiście w bilansie prezentujemy jako wartości niematerialne i prawne także sytuację, w której wpłacamy zaliczkę na wartość niematerialną i prawną. Czyli wpłaciliśmy pewną kwotę na licencję, to jest zaliczka, resztę dopłacimy później. Taką zaliczkę rozpoznajemy w bilansie również jako wartość niematerialną i prawną. Oprócz tego w ustawie, w ramach wartości niematerialnych i prawnych wymieniono również coś takiego jak know-how. I to know-how. Nie ma jako tako definicji w ustawie o rachunkowości, a w ustawach podatkowych znajdziemy, że know-how jest rozumiane jako udokumentowana wiedza, która nadaje się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, czy wiedza, którą nabywamy od innej firmy, a którą my będziemy wy mogli wykorzystać do na przykład ulepszenia naszych produktów. Jako podsumowanie tego, co przed chwilką, czego przed chwilką się nauczyliśmy, spróbujmy rozwiązać taki krótki quiz które z niżej wymienionych pozycji zostaną rozpoznane w bilansie jako wartość niematerialną i prawną. Pierwsza pozycja to oprogramowanie Windows, czyli oprogramowanie systemowe, które zostało zakupione wraz z komputerem. Przewinowany okres użytkowania komputera to 3 lata. Druga sytuacja to zakupione oprogramowanie księgowe z licencją na rok, czyli samodzielnie zakupiliśmy, czyli zakupiliśmy oprogramowanie niezależnie od sprzętu komputerowego które zainstalujemy na naszym komputerze z licencją na rok i oprogramowanie biurowe, które ma licencję na 3 lata. Która z tych trzech pozycji zostanie ujęta w bilansie w, jako wartość niematerialna i prawna?